Che Guevara był masowym mordercą, sadystycznym zwyrodnialcem, który z zimną krwią eksterminował wrogów ludu. Mimo braku dostępu do dokumentów, historykom udało się potwierdzić 79 konkretnych przypadków, w których ludzie zostali rozstrzelani na skutek bezpośredniego rozkazu Guevary. Tak czytamy w tekście Piotra Zychowicza na stronie tygodnika Do Rzeczy w tekście Che Guevara, zbrodniarz, a nie idol. Jest to tekst o krwawych dokonaniach Che Guevary, argentyńskiego rewolucjonisty, który wyzwolił bądź zniszczył, zależy według kogo, Kubę. Przeanalizujemy ten tekst i znajdziemy 10 nieścisłości, które się najczęściej powtarza, a właściwie 9, bo w ostatnim punkcie przedstawił wam taki mój punkt widzenia na tę postać i może się ze mną zgodzicie, może nie. Ale to na koniec. Zaczynamy. W tekście Do Rzeczy czytamy. Eutimio Guerra był kubańskim wieśniakiem, który uwierzył w komunistyczny miraż rewolucji zacierającej wszelkie nierówności społeczne. Pod koniec lat 50. dołączył jako przewodnik do lewackiej partyzantki walczącej z rządem prezydenta Batisty. Szybko jednak zorientował się, że zamiast w grupie bojowników idealistów walczących o lepsze jutro, znalazł się w bandzie rabunkowej złożonej z deprawowanych kryminalistów. Guerra, który nie pasował do towarzystwa, padł ofiarą typowych w każdej organizacji komunistycznej wewnętrznych czystek. Postawiono mu absurdalne zarzuty. Miał rzekomo zdradzić pozycję partyzantów wojskowym rządom i skazano go na śmierć. Dowody były jednak tak wątłe, a niewinność Guerry tak oczywista, że nawet wśród czerwonych bandziorów trudno było znaleźć ochotnika, który wykona wyrok. I faktycznie miało to miejsce 17 lutego 1958 roku w górach Sierra Maestra. Dla tych, którzy nie znają historii, na Kubie rządził Batista, dyktator proamerykański, który zrobił z Kuby Eldorado dla Amerykanów. Prostytucja, hazard, raj na ziemi, ale nie było szkół, szpitali ani miejsc, gdzie pracować. Kubańczycy głodowali i właśnie dlatego Castro i Guevara postanowili zorganizować powstanie. Eutimio Guerra, o którym wspomina się w artykule Do Rzeczy, faktycznie został stracony poprzez zastrzelenie przez Che Guevarę, ale autor nie wspomina, że pan Guerra współpracował z rządem Batisty i to przez niego spalono wiele gospodarstw i zamordowano wielu rolników współpracujących z Che Guevarą. Był po prostu konfidentem, a dla konfidentów przewiduje się karę śmierci. Jego bliski krewny Alberto Benegas Lynch w książce Mój kuzyn Che opisał, jak młody Guevara czerpał perwersyjną przyjemność ze znęcania się nad zwierzętami. Gdy w połowie lat 50. znalazł się w Meksyku, gdzie przygotowywał się wraz z innymi Kubańczykami do przeprowadzenia puczu w swoim kraju, w ramach treningu z lubością podrzynał gardła psom. Dokonywał również makabrycznych eksperymentów na ciężarnych kotach, które łapał na ulicach Mexico City. Dobra, powiedzmy, że Che był sadystą. No i? Piłsudski był pyszałkiem, Churchill alkoholikiem, Kennedy sypiał ze wszystkim, co się ruszało, a Hitler kochał zwierzęta. Trzeba coś więcej mówić? Guevara wziął udział w zamordowaniu co najmniej 22 ludzi. W większości byli to Bogu ducha winni chłopi oskarżeni o kolaborację z rządem Batisty. Che mordował nie tylko własnych ludzi, ale także jeńców wojennych. Znana jest historia schwytania w jednej z potyczek młodego żołnierza piechoty. Chłopak został właśnie powołany do wojska i był całkowicie zdezorientowany całą sytuacją. Jak to subtelnie napisane, prawda? A co robili Polacy w akcjach odwetowych na Ukrainie? Co robiły Narodowe Siły Zbrojne? Polacy mordowali Ukraińców za rzeź wołyńską. Byli wściekli, że oni mordowali ich żony i dzieci. Co robili rewolucjoniści? Dokonywali odwetu na rządzie Batisty, który mordował ich dzieci i żony. Dokładnie taka sama sytuacja. W styczniu 1959 roku Guevara został mianowany dowódcą fortecy La Cabana. Było to jedną z miejsc, w których zgromadzono wrogów ludu. Trzymani w straszliwych warunkach, w przepełnionych celach, nieszczęśliwi ludzie byli wyprowadzani na błyskawiczne rozprawy przed trybunałami rewolucyjnymi, a następnie rozstrzeliwani. W trybunałach tych Che Guevara sprawował funkcję najwyższego sędziego. To on decydował o zatwierdzaniu bądź uchyleniu wyroku. Fakt, kiedy rewolucjoniści obalili Batistę i przejęli władzę, chcieli mieć pewność, że terror nie powróci. Aresztowano więc wszystkich urzędników i współpracowników byłego dyktatora i postawiono ich przed sądem. Jeśli ktoś był uznany za winnego, umierał. Drastycznie, zbyt ostre kary,
a procesy norymberskie, jeśli rewolucjoniści mordowali, a nie skazywali współpracowników Batisty, to alianci mordowali, a nie skazywali nazistów. Znowu ta sama sytuacja, tylko w innych realiach. Na prawdziwy paradoks zakrawa więc fakt, że koszulki z Che noszą dzisiaj przeciwnicy kary śmierci. Była ona bowiem ulmym sposobem wymierzania sprawiedliwości przez Guevarę. Nigdy nie było to zresztą specjalną tajemnicą. Sam morderca tego nie ukrywał. Egzekucje? Tak, dokonywaliśmy egzekucji, dokonujemy egzekucji i będziemy dokonywać egzekucji. Mówił podczas słynnego przemówienia w ONZ w grudniu 1964 roku. Co do samej przemowy Che Guevary, nie mam pewności, tak samo jak tych słów, ale faktycznie, Che był zwolennikiem kary śmierci i nie tylko. Che był prawicowy w swoich poglądach, był nacjonalistą, tylko że on walczył z kapitalistami, więc widział przyjaciół w komunistach. To tak jak my walczyliśmy z komunizmem i widzieliśmy przyjaciół w kapitalistach, choć wcale lepsi nie byli. Przywódcom Związku Radzieckiego to pasowało, bo brakowało im sojusznika blisko Stanów Zjednoczonych, więc robili wszystko, żeby im się przypodobać. I szczerze, w trakcie zimnej wojny Związek Radziecki naprawdę pomagał Kubie, bo miał w tym interes, ale pomagał. A czy nam Stany albo Brytyjczycy pomogli? Zamknęli nas ze Stalinem za tą ich żelazną kurtyną i zostawili samych sobie. Według Che Chruszczow powinien był odpalić rakiety nuklearne i rozpętać wielką wojnę atomową. Na gruzach zniszczonego świata miało zaś narodzić się nowe, lepsze i oczywiście komunistyczne społeczeństwo. W jednym z wywiadów rozczarowany Che przyznał, że gdyby miał w 1962 roku dostęp do czerwonego guzika, nacisnąłby go bez najmniejszego wahania. Zagłada setek milionów ludzi, w tym zapewne wszystkich Kubańczyków, nie była czymś, co mogło wzruszyć jego sumienie. Cel uświęcał środki. Tak, i Che Guevara miał żal do Związku Radzieckiego, że nie zaatakował Stanów Zjednoczonych. A my, Polacy, my nie mamy żalu do Francuzów czy Brytyjczyków, że nie zaatakowali III Rzeszy. Nie mamy żalu, że nas zostawili, kiedy prosiliśmy o pomoc. Wyobraźcie sobie, że Che po rewolucji, w której pokonał krwawo proamerykańskiego dyktatora, chciał rozwalić Amerykę. A teraz pomyślcie, czy powstańcy warszawscy nie chcieli rozwalić III Rzeszy? Na pewno wielu Polaków, gdyby tylko miało taki czerwony guzik, użyłoby go i wszystkich tych Niemców posłało do piekła. Niestety Che Guevara po steroryzowaniu Kubańczyków i doprowadzeniu ich państwa do ruiny gospodarczej piekielnie się nudził na kolejnych rządowych stanowiskach, na których obsadzał go Fidel Castro. Jak Che Guevara mógł doprowadzić państwo do ruiny, jak w momencie jego śmierci na Kubie żyło się najlepiej w historii? Już tłumaczę, kiedy Związek Radziecki zobaczył, że Kuba jest blisko USA i może być niezłym terytorialnym sojusznikiem, Rosjanie dawali Castro i Guevarze wszystko. Był tam raj na ziemi. Dużo po śmierci Che Guevary, kiedy upadł Związek Radziecki, dofinansowania się skończyły i wtedy pojawił się kryzys. A wiecie, co to oznacza? Że komunizm jako system gospodarczy się po prostu nie sprawdza. Ale tutaj widzicie w tekście, że autor troszeczkę fakty przekłamał. Oprócz katolickich księży i bogaczy wtrącano do obozów koncentracyjnych ludzi uchylających się od pracy, słuchających amerykańskiej muzyki rockowej, a wreszcie homoseksualistów. Tylko z punktu widzenia skrajnie prawicowego myślenia autora, to jest za czy przeciw? Faktycznie Che Guevara i Fidel Castro jeszcze w tamtym okresie byli homofobami. Nawet u schyłku swojego życia Fidel Castro przeprosił gejów za prześladowania, czyli miały one miejsce. Co do antykatolickich zapędów rewolucjonistów, to zdjęcie chyba wszystko wyjaśnia, a z tą muzyką rockową to nie wiem skąd autor to wszystko wytrzasnął. Tym bardziej, że w tamtym okresie królowali Beatlesi, którzy byli socjalistami i popierali Che Guevarę. Choć fakt, że akurat byli Brytyjczykami, nie Amerykanami. To akurat taka tylko ciekawostka. Tym razem jednak historia powtórzyła się jako farsa. Boliwijskiej armii udało się bez większego trudu wytropić słaby oddział Che Guevary. Nienawidzący go chłopi, tak, ci sami, których rzekomo przybył wyzwolić, informowali władzę o każdym jego ruchu. Sam Che spiął się zaś na szczyt dowódczej niekompetencji. Tropieni przez wojsko rządowe partyzanci stracili w jednej z rzek całe swoje zapasy i ekwipunek. Morale były coraz gorsze, szeregi topniały, a między czerwonymi dochodziło do awantur. Tak się składa, że ci chłopi walczyli w jego oddziałach, a sam przybył do Boliwii prawie jak zbawiciel. Szkoda też, że autor nie wspomniał, że prawdopodobnie wytropił Che Guevarę Klaus Barbie, nazistowski zbrodniarz, który po wojnie uciekł do Boliwii i tam został narkotykowym bossem, a przy okazji sojusznikiem kapitalistycznego reżimu.
Podsumowanie. Zarówno karcenie Che Guevary przez prawicę, jak i uwielbianie go przez lewicę jest dla mnie niezrozumiałe. Moim zdaniem, mimo że był socjalistą, to był przedstawicielem jakiejś tam prawicy. No i moim zdaniem, Kuba Che Guevary to taka amerykańska Polska. Mocne stwierdzenie? Popatrzcie, Piłsudski był socjalistą, tak jak Che Guevara. Piłsudski dokonał zamachu stanu, co się nazywa przewrotem majowym. Che dokonał zamachu stanu, co się nazywa rewolucją kubańską. Polacy w wojnie polsko-bolszewickiej stawili czoła wielkiemu wrogowi, czyli Rosji. Kubańczycy postawili się wielkiemu wrogowi, czyli Stanom Zjednoczonym. Polacy po II wojnie światowej skazywali nazistów na śmierć. Kubańczycy robili to ze współpracownikami dyktatora. Do tego na Kubie panował nacjonalizm i homofobia. Czemu więc Che jest ideolem lewicy? Albo Che, nieświadomy tego, co naprawdę robi Związek Radziecki, powtarzał, że ich wspiera. My na przykład wspieraliśmy Amerykanów, choć też nie wiedzieliśmy, że nas zostawił na pastwę najpierw Hitlera, a później Stalina. Che Guevara jest symbolem walki o wolność narodu i rządów ludzi, a nie tyranów. A lewica często z tymi tyranami sympatyzowała. Nas Związek Radziecki zaatakował, stąd stanęliśmy po stronie Amerykanów. Ich Amerykanie zaatakowali, stąd stanęli po stronie Związku Radzieckiego. To jedyna różnica. Jesteśmy właściwie w takiej samej sytuacji, tylko że po różnych stronach konfliktu. I myślę, że trzeba ludzi uświadamiać o tym, że Che Guevara nie jest taki lewicowy, jak się go przedstawia i ma więcej pozytywnych wartości, niż zazwyczaj się myśli. I są to inne wartości, niż prezentują nam jego czerwoni czy tęczowi zwolennicy. A co wy o nim myślicie? Dajcie znać w komentarzu.